Witam Państwa na kanale Krajski, Stanisław Krajski TV. Chciałem dzisiaj Państwu opowiedzieć o tym, o czym jest moja najnowsza książka, w której ostatnią kropkę nad po ostatnim zdaniu postawiłem w dniu 7 kwietnia 2020 roku. Książka nosi tytuł Masoneria Polska 2020 na rozdrożu historii. Już o niej trochę mówiłem w poprzednich programach, jako takiej bardzo nietypowej książce, dlatego że zacząłem ją pisać w 2019 jako Masonerię Polską 2019, a w końcu tak to się wszystko przeciągnęło, że dotarłem do 7 kwietnia 2020. Natomiast chciałem opowiedzieć w tej książce przede wszystkim, chociaż nie tylko, o tym, co nas czeka w najbliższych latach. Żyjemy w pewnym systemie finansowo-bankowo-gospodarczym, i który jest bardzo nietypowy. Powstał w ostatecznym kształcie w 1970 roku. I wielu ludziom, szczególnie młodym, wydaje się, że to jest taki normalny świat, który jest jakoś zdrowy i który będzie trwał i nie zmieni się na żaden inny w trakcie ich życia. Natomiast tak to nie jest. Jest to taki magiczny system, którego można powiedzieć wprost, a jak ktoś woli, przenośnie, autorem jest sam szatan. System, który był budowany już przed średniowieczem. Średniowiecze tą budowę przekreśliło. Później zaczął być odbudowywany i testowany od XIV-XV wieku. Zaczynali to robić medyceusze, potem byli Fugierowie, potem byli Rothschildowie, potem były Stany Zjednoczone z całą tą ich koncepcją nowego pieniądza, gdzie wszystko zaczęło się od systemu rezerwy federalnej, przeszło przez umowę z Bretton Woods i ostatecznie zakończyło się w 1970 roku właśnie powstaniem pieniądza fiducjarnego, czyli pieniądza, który nie istnieje, który jest tylko symboliczny, który powstaje jako coś, co zaczyna krążyć po rynku tylko przez kredyty i powstaje poprzez banki, nie poprzez państwa, prawda? Czyli żyjemy w takim przedziwnym systemie, w którym państwa nie mają wpływu na to, jak kształtuje się ich pieniądz. Znaczy, teoretycznie mają jakiś ograniczony, ale to jest tylko teoria i tylko zabawa. Zwróćmy uwagę na marginesie, że kiedy powstawały pierwsze państwa, kiedy się umacniały, kiedy wybijały się na niepodległość, no to znakiem tej niepodległości, znakiem siły danego państwa i danego społeczeństwa był własny pieniądz. Chociaż wszędzie pieniądze były złote. No i teraz ten system, w którym żyjemy, system całkowicie wirtualny, system, który można określić jako dom zbudowany na piasku, system, który od pewnego momentu zaczął być określany przez specjalistów jako magiczny. Niektórzy rozumieli przez tą magię po prostu sztuczki takie, jakie pokazuje się na scenie z wyciąganiem królika z kapelusza. Niektórzy szli dalej i mówili, że to jest faktyczna magia, prawda? To jest coś, co powstaje tak, jak powstawało kiedyś, dawno temu, kiedy działały czarownice czy czarnoksiężnicy. No i teraz ten system ma to do siebie, że jako taki wirtualny, jako taka fata morgana, jako pewna konwencja, nie ma szansy na długie trwanie, prawda? Istnieje już dokładnie 50 lat i łatwo to udowodnić, że rozsypie się w najbliższym czasie. I teraz cały tutaj problem związany jest z tym, i to widać w tej mojej książce Masoneria Polska 2020, że jest to system bardzo skomplikowany, prawda? Czyli ogarnięcie go przez zwykłego człowieka jest w zasadzie niemożliwe. Ogarnięcie go przez
ekonomistę, który został wykształcony na takich normalnych studiach, jest bardzo trudne. Na jednym ze spotkań wstał ekonomista, spotkań ze mną, wstał ekonomista i powiedział, gdy skończyłem studia, to ja nie wiedziałem tego, co pan mówi. To dopiero to wszystko poznałem w trakcie pisania doktoratu. I ten skomplikowany system starałem się pokazać w taki sposób, żeby to było zrozumiałe, żeby było zrozumiałe dla wszystkich, że jest to kruche i że się to musi rozsypać i że to rozsypie się na naszych oczach i że to rozsypie się w najbliższym czasie. To znaczy, analizując to, co pisali ekonomiści, analizując pewne czynniki, które się pojawiają w gospodarce, w bankowości, w polityce, doszedłem do wniosku i oczywiście nie tylko ja sam, ale opierając się na analizach fachowców, doszedłem do wniosku, że ten system zawali się całkowicie w 2026 roku. Będzie to wielki boom, wielki krach, można powiedzieć koniec cywilizacji, a zarazem z analizy tego, co działo się w Grecji, tego, co działo się na Cyprze, tego, co działo się w Islandii, tego, że to się powtarza w Polsce dokładnie tak samo, krok po kroku, wyszło mi, że u nas ten wielki krach poprzedzi wielki kryzys, który dotknie nas bardzo boleśnie, przynajmniej w takim stopniu, w jakim dotknął mieszkańców Islandii. I w 2/3 książki zacząłem zmieniać front i zacząłem zmieniać ton, dlatego że pojawił się koronawirus, pojawiło się w związku z tym szereg na początku takich nie za wielkich zagrożeń gospodarczych, zagrożeń finansowych. To wszystko zaczęło wzrastać i wnioski, jakie zacząłem wyciągać z tego, że to wszystko może się zacząć nawet w tym 2020 roku, że to, co miało być polskim kryzysem 2023 roku, ale także to, co miało być kryzysem światowym 2026 roku. Jest za wcześnie, żeby mówić, czy to dokładnie tak będzie, czy to jest tylko pewna próba generalna, jakiś test. Natomiast ta próba, jeżeli to jest próba generalna, jeżeli to jest test, o tym pisałem w książce, to nie napawa nas to optymizmem, dlatego że myśmy, myślę i o politykach, i o społeczeństwach, i o tych, którzy działają w gospodarce, myśmy tego testu nie zdali, natomiast poszedł on tak, jak życzyli sobie ci, których w tej książce za kościołem nazywam pomocnikami szatana na ziemi. No, czyli wszystko jest gotowe, wszystko jest zapięte na ostatni guzik i to, czy wszystko się rozsypie jeszcze w tym roku, czy za 3 czy 6 lat, to zależy już nie od nas. No, natomiast myślę i przedstawiam dane w książce, na podstawie których tak myślę, że jednak ci, którzy nam to wszystko przygotowują, nie są jeszcze gotowi, że ich wyniki tego testu też zaskoczyły. Znaczy pozytywnie, bo pozytywnie, ale ich zaskoczyły. Znaczy jakby zdali sobie sprawę z tego, że to można by już zrobić teraz. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, o czym pisałem w poprzednich książkach już, a tutaj w tej książce to przypominam, że wszystko się zaczęło w pewnym momencie opóźniać, dlatego że masoneria, a co za tym idzie te sfery bankowe i sfery wielkich korporacji, wielkich koncernów, podzieliły się na dwa zwalczające się obozy, na dwie koncepcje. Jedna koncepcja, żeby wielki krach wywoływać natychmiast, nim on dopadnie świat sam z siebie, prawda, bo ta budowla się chwieje. Czy wywoływać go jak najpóźniej, prawda? I w ostatnich latach zwyciężyła ta koncepcja, żeby go opóźniać, żeby jeszcze załatwić różne rzeczy, żeby mieć większą pewność. I to spowodowało ten brak przygotowania do dokonania tego teraz. Jeżeli jest tak, jak mówię, no to mamy parę lat do przygotowania się. I o tym, jak mamy się przygotowywać, też w tej książce piszę. Książka będzie dosyć obszerna,
będzie tak gruba, jak była gruba książka Masoneria Polska 2014, no to ze względu na to, że problem, który w niej poruszam, jest tak bardzo skomplikowany, ale myślę, że warto przez nią przebrnąć, bo wtedy sobie coś uświadomimy, coś zrozumiemy i myślę, że wielu, którzy dotąd wątpiło w to, że świat, w którym żyją, jest tak kruchy i w każdym momencie może się rozsypać, przestaną wątpić, no tym bardziej, że te wydarzenia z marca i kwietnia 2020 roku no, potwierdzają to, co piszę i wskazują na to, że ten cały proces rozkładu naszej cywilizacji nie tylko w sferze gospodarczej i finansowej został gwałtownie przyspieszony. Zapraszam do lektury książki. Będzie ją można nabyć w wydawnictwie Kapital. Będzie tam można ją nabyć z moim podpisem. Myślę, że w kolejnych programach jeszcze wrócę do tej książki i wejdę w szczegóły i myślę, że najlepiej będzie to w takiej postaci, że jednak ktoś ze mną porozmawia, co spowoduje, że i ja sobie uświadomię, czy naprawdę w tej książce przedstawiłem wszystko w taki sposób czytelny, jak mi się wydaje. Dziękuję bardzo.